Cześć, dzisiaj nietypowo, witacie detailingowy dziadzia. Dzisiaj postaram się pokazać Ci, jak u mnie wygląda detailingowe mycie felg. Zastrzeżałem ją troszeczkę, ponad półtora tygodnia. Na tyle złapał się konkretny brud. Pokażę Ci, czym będę pracował. I lecimy po kolei. Szczoteczka do wnętrza. Wnętrze, do wewnętrznej strony felgi, dwa pędzelki. Ten służy mi do opon. Tu mamy do zakamarków. Walet Pro 16, rewelacja. Neutralna piana. Zasadowy środek 1 do 10. Zasadowy środek 1 do 30. I tutaj mamy 1 bodajże do 10 piana neutralna, która będzie mi służyć do umycia opon. Do bieżącego mycia opon. Kolejna rzecz. Lanca kątowa. Zobaczysz, dlaczego ją używam. I ona idzie na pierwszy strzał. I kolejna sprawa. Lanca z AliExpress. Tutaj jest końcóweczka, która ma najwęższy strumień, czyli najsilniejsze wypukiwanie i to idzie na dzień dobry. Później pukanko białą przy następnym. Nie potrzebuję już takiej mocy. No dobrze. Sprzęcik już widziałeś. Wiesz, czym będę pracował. Momencik, odwrócę sobie tylko monitorek. Zaczynamy zabawę. Na pierwszy strzał idzie, tak jak mówiłem, 1 do 10. Tutaj jak najbardziej atomizer Guala. Sprawdza się rewelacyjnie. Zarzucam duże ciśnienie. A nie pokazałem Ci felgi. Uwierz mi, że jest przestrzużona. Szkoda. Pokażę Ci z drugiej strony, z tyłu, jak wygląda. Więc tutaj będzie tak jak z tej strony. Zobacz. Tak to wygląda. Rozjaśnię. Spójrz. Szczur. No maksa. Tak wygląda felga z tamtej strony. Naprawdę tu już jest, aż pozwolę sobie, grubo brudu, tak jak widzisz. Naprawdę wbitego grubo brudu. Wnętrze to już jest w ogóle masakra. Dobra, wracamy. Myk, myk, myk. Chyba za chwilę będzie padać, kurczę, niedobrze. Lecimy. Pierwszy strzał i pukanko. Spójrz. Zaraz zobaczysz, czekaj. Piana, właśnie. Piana. Dobra, lecimy. Neutralna piana. I tak zostawiam, niech sobie brud popracuje. Zresztą nawet widać, zaraz Ci pokażę, jak pięknie zbiera, jak współpracuje ładnie ze środkiem zasadowym, jak go ładnie wypukuje, spójrz. Pięknie zbiera. Także dla mnie to jest podstawa, żeby na dzień dobry zebrać ten gruby brud. I oczywiście zrobisz, jak uważasz. No, ładnie podżarło, grubszy brud już praktycznie widzę, że rozmiękczony. Słuchaj, ja włączyłem specjalnie stoper, żebyś sprawdził, żebyś zobaczył, jak długo, jaki czas zajmuje mi ogólnie mycie felg. I tak jak mówiłem wcześniej, płukanie. Myjka z żółtą końcóweczką, najwęższy strumień, ale właśnie zanim płukanie felgi, zapomniałem, kurczę. Emocje. No i tak to jest. Dobrze. Najpierw właśnie płukanie lanca kątowa. Płukanie zakamarków w nadkolach. A teraz właśnie felga. Następnie ruszyłem brud, a teraz mizianko. 1 do 30. O, nie tak chciałem. Tak chciałem. I mój ulubiony pędzelek do felg. 16 Walet Pro. Pierwsze co robię, jadę tylko i wyłącznie za kamarki.
A właśnie, najważniejsze, bo mam, jak zauważyłeś, dwa wiaderka. Na brudną i na czystą wodę. Ten służy do brudnej, ma separator, żeby oddzielić brud przy brud, żeby mu się nie łapał w rękawicę. Rękawica, jak widzisz, też jest, będzie używana. Excedy 1 do 30, a pianka znakomita. Proszę bardzo. Cudowna sprawa. Uwielbiam ten produkt. Ekonomicznie i fajnie domywający. Do bieżącego mycia jest po prostu dla mnie mistrzem. No dobrze, jak już mam ruszone zakamarki, wskakuje, słuchaj, rękawica z AliExpress. Filmik, propozycja filmu klasycznie z mojej strony, prawy górny róg. Można pokazać komuś, że kogoś się lubi. I też Excedy 1 do 30, solidnie zbliżam rękawicę, nie żałuję materiału. I lecę sobie. Płaskie powierzchnie. Plusem tej rękawicy jest to, że zobacz, mogę zajechać od tyłu felgi. Jeżeli mam taką możliwość, oczywiście nie wszystkie felgi na to pozwolą. Spójrz, jak pięknie zbiera brud. Jeżeli poczujesz, że kończy się poślizg, ja staram się kilka ramion zrobić i płukanko. Pyk. O. Namoczyć troszeczkę i dorzucam Excedy. I lecę dalej. I płukanko. Pięknie. I ekstra. Niestety, no umyć tak cztery felgi trochę to zajmuje. W sumie krócej myję tak naprawdę lakier na aucie niż felgi. No ale tu jest więcej zabawy, więcej brudu, więcej takiego zbitego brudu. Wiadomo, felgi zbierają wszystko, co jest na drodze, a szczególnie tył. W kombiaku u mnie to jest po prostu masakra. Na tyle siedzi wszystko na krócej. Czy to powłoka, czy włoski, jeżeli chodzi nawet o felgi. Wszystko siedzi bardzo króciuteńko. Połowę, można powiedzieć, okresu tego, co na przodzie. Ok. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Patrzymy, tu już czyściutko. Tu też. O, pięknie, pięknie. Bardzo fajnie. I ramiona, dobra. Rękawice kuczę, odkładam do czystej wody i płukanko. Teraz już nie muszę atakować końcóweczką o wąskim strumieniu. Tu sobie mogę pozwolić, słuchaj, na szeroki strumień. Grubszy brud już ruszony, więc nie ma co szaleć, bez przesady. Pyk i lecimy. Sobą. No i teraz wnętrze felgi. Tutaj podobnie. Excedy bez niego przy felgach nie funkcjonuje. Zarzucam sobie szubat do wnętrza. Szczoteczka. Szczota. To jest akurat szczota. Duża. Fantastyczna. Lepszej do tej pory nie znalazłem. I pewnie nie znajdę. Zobaczymy, ale cenowo też konkretnie wygląda ta szczota. I lecimy z bałaganiem. Powolutku, strumieniutko. U mnie wygląda to w ten sposób, że jeden szczebelek zmieniam. Tak jak widzisz, przekręcam i lecę dwa kolejne. Jedni, tak, dwa kolejne. Dokładnie, bo zahaczam o drugi. I znowu przekręcam. I jak już mi się uzupełni, słuchaj, brudem na maksa, to co? Płukanko.
właśnie. O, i pyk. Ja wiem, że tego produktu idzie dużo, ale słuchaj, no, 1 do 30 to naprawdę liczy. Litrowa butelka starcza na ohoho. I lecimy dalej. I pyk. I odwracam i lecę. Jak widzisz, plus tej szczoty jest jeszcze to, że nie flap jest skurkowana, tak jak niektóre twarde, mała miękki włos. Naprawdę pod tym względem szczota jest rewelacyjna. To do mywaniu też zresztą, każdy zakamarek w feldze z tyłu we wnętrzu, przechodząc nawet tutaj powiedzmy, ona też zbiera brud. Także pod tym względem szczota jest mistrz. Dobra. I ostatnie podejście. Kurczę, trochę wieje. Mam nadzieję, że założyłem futerko na mikrofon. Mam nadzieję, że nie będziesz słyszał wiaterku, szumu. Bo nie jest to przyjemne oglądanie wtedy. I tutaj zbliżał się już do zacisku. Elegancko. I ostatnie podejście. I zacisk, ja nieraz też atakuję zawodnika. Oła. Widzisz. Tak to jest, człowiek jest gromotny, wybacz. O, postaram się też. Ta szczota ma o tyle fajne, że ma, jest o tyle fajne, że ma długi włos. Możesz sobie też pozwolić zobacz. O. O. Widzisz? Że tak powiem, penetruje elegancko zaciski. Naprawdę pod tym względem ta szczota jest mistrzem. O. I bomba. A, ale bym narobił. Brudna woda najpierw. Cyk. I pakujemy do czystej. No dobrze. Teraz tak. Kolejna rzecz. Zacisk dokończymy. Standardowo pędzelek. Walet Pro. I na ile mogę, na tyle sięgam zacisku hamulcowego. O nie też trzeba dbać, wiadomo, co by nam nie rdzewiały, żeby ten grób nie siedział. Pewnie odwdzięczy nam się to hamowanie. Po tym wszystkim łukanko. I skakuję, słuchaj, na oponę. Tak jak mówiłem wcześniej, piana. Neutralna piana, 1 do 10. Pieniaczem zarzucam sobie konkretnie. Do opon fantastycznie myje mi się pędzlem od K2. Ma sztuczny, w miarę sztywny włos, bardzo fajny pędzelek. Oj, zobacz, widzisz to, co mówiłem w filmiku o tym pędzlu. Klasycznie z mojej strony, prawy górny róg. Propozycja filmu, widzisz, wylewa się. To jest najgorsze w tych pędzlach. Chcesz pracować i wylewać się z tych dziur. Masakra. No dobrze. Lecimy z pędzelkiem. Zobacz, jak się pięknie pieni. Spójrz. Rewelacja. Uwielbiam pianę na oponach. Zawsze to dressing długo posiedzi. Dłużej w sumie. A tym bardziej, że testuję dressingi, więc nie mogę sobie pozwolić na jakieś agresywne produkty, żeby ten test był w miarę miarodajny, no, rzetelny. Wiadomo, że mógłbym wskoczyć tutaj z Excedy 1 do 30, ewentualnie z podobnym produktem zasadowym 1 do 10, ale na pewno podgryzłoby mi to dressing, więc tutaj jeżeli jest dobry dressing, domyję bezproblemowo oponkę, pianka neutralna plus mizianko w miarę sztywnym pędzelkiem. Proszę bardzo, spójrz. Zebrało. Brudna woda. Pyk. Ciach. Dobra. I puczemy. No dobra. Było na tyle. No w dalszej części na cóż? No, teraz pasowałoby to osuszyć. Ja używam sprężonego powietrza. Jeżeli nie masz sprężonego powietrza, może się wspomagać wszelkiego rodzaju
preparatami do osuszania auta. Ewentualnie może zarzucić nawet kudeka, to już zależy co kto lubi. Ja nie zarzucam nic, ja osuszam z tego względu, że właśnie tu ograniczenie, badam test powłoki. Uwierz mi, że tak jak na aucie na przykład też badam trwałość powłoki i to jest bardzo męczące i długodystansowe. Długoterminowe, bo dystansowe nie, dystansów długich nie robi, długoterminowe. Nie możesz nic, znaczy nie mogę sobie nic na to tak naprawdę pozwolić, na żadne woski czy inne tam smalczyki, żeby test był rzetelny. A moim zdaniem kładzenie właśnie kudeków wszelkiego rodzaju czy silantów podgryza jednak powłokę. Podgryza na powłoce Tenzi, to testowałem na powłoce Jayon i uwierz mi, że sieci krócej. Jednak coś się dzieje, wchodzą w reakcję te produkty. Oczywiście nie wszystkie kudeki, ale moim zdaniem podgryzają. No dobra, a właśnie, opłuczę i pokażę Ci różnicę felgi tej, którą umyłem, a tą, którą pokazywałem Ci na początku. A i czasowo jeszcze, widzisz, o, zmieszany jestem, bo chcę jak ten film jak najszybciej, żeby to nie było za długi. Zobacz, 14 minut. 14 minut film, więc prosty rachunek. Godzinkę schodzi mi, kurczę, na umycie czterech felg. A gdzie tu jeszcze mycie budy? Ja wiem, że długo, no ale ja inaczej nie potrafię. No i jak wygląda? Fantastycznie. Trochę ściemnie, czyściuteńko. Spójrz, środek też elegancko, proszę bardzo. Pyk, zero brudu. Idealnie. No widzę, że tutaj dressing, nie powiem który, zdech już z tyłu. Tutaj wszystko zresztą szybko zdycha. Lecimy na drugą stronę, żeby było porównanie. Zobacz jaki przytrolony. Teraz będzie mycie i wskakuje fajny szamponik dzisiaj. Nie jest tani ten szampon, który dzisiaj będzie używany, ale mam nadzieję, że odwdzięczy się domywaniem i jakością mycia. Zobacz. Różnica jest, co? No dobra, wracamy. Ok. Ściemniamy, pyk. Dobra. No dobra. Słuchaj, z mojej strony to by było chyba na tyle. Zapraszam Cię do komentowania, jak u Ciebie wygląda sprawa z myciem felg. Mam nadzieję, że właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że będą to konstruktywne komentarze. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!